Witam Was serdecznie. Jeżeli ktoś jeszcze mnie nie zna, to nazywam się Sytuana Mikuś. Prowadzę szkołę Akademia Mody. Powiedzmy, że to jest taka nieduża szkoła, można powiedzieć kursy, na których uczę szyć, konstruować, projektować, rysować. Oprócz tego jestem też krawcem, szyję na miarę, szyję swoje kolekcje, suknie ślubne, wieczorowe i dlatego dzielę się z Wami swoją wiedzą. Zajmuję się szyciem i krojeniem, modelowaniem, projektowaniem już można powiedzieć 30 lat. Swoją pracownię mam około 15 lat, znaczy nie około, tylko już 15. Właśnie w lutym obchodzimy 15 lat działalności. No i to tyle, co chciałam powiedzieć o sobie. I dzisiaj mamy taką lekcję, którą stwierdziłam, że muszę Wam jednak pokazać, jak korzystać z manekina, jaki kupić sobie manekin, jeżeli dalej będziecie sobie szyć. Jeżeli będziecie szyć dla kogoś albo będziecie coś projektować, to powiem Wam, że jednak bardzo fajnie mieć manekin krawiecki. Co do manekinów krawieckich, to ja osobiście nie znam takiej w Polsce firmy, które by tworzyły manekiny coś na przykład tego, co mam z tyłu. Zaraz Wam opowiem trochę o tym manekinie. I mam wielką do Was prośbę. Jeżeli cokolwiek wiecie, znacie takie firmy, które zajmują się właśnie w Polsce takimi manekinami, ktoś produkuje takie manekiny, to proszę do mnie napisać, zadzwonić i mi o tym powiedzieć. Na pewno bardzo chętnie skorzystam z takiej informacji. Nawet powiem Wam, jeżeli będzie niedaleko, pojadę i po prostu sprawdzę te manekiny. Bo na ten dzień nie znam. Naprawdę próbowałam już w różnych wyszukiwarkach. Dużo jest informacji manekin krawiecki, ale nic w tym kierunku nie znalazłam, żeby to był naprawdę super manekin, który Wam się przydał właśnie w krawiectwie. Na pewno znacie taki manekin, który ma regulujący tam przód, boki, biodra i tak dalej. Jest plastikowy, jest niestabilny, także ja jego nie polecam, sama z tego nie korzystam. Miałam kiedyś go przez jakiś czas, jeszcze jak byłam młoda i ambitna i mi się wydawało, że to jest super sprawa taki mieć manekin, który po prostu się poszerza, rozszerza i tak dalej. Wcale nie jest taki dobry. Opowiem też dlaczego. Lepiej sobie sprawić, słuchajcie, na początek nawet może jakiś taki manekin wystawowy, bo na początek będziecie potrzebować, powiedzmy, jeżeli będziecie projektować coś, jakieś takie sukienki, nie dla siebie, tylko powiedzmy tam, że będziecie tworzyć własną kolekcję i zwykły wystawowy manekin, który ma pod spodem styropian, tak jak mam właśnie z tej strony, to spokojnie można w to wbijać szpilki, coś tam układać, drapować i tak dalej. On naprawdę jest przydatny właśnie na takie momenty drapowania. W momencie, kiedy mamy ten plastikowy manekin krawiecki, tam jest ta siateczka naciągnięta, ta dzianina, ale wbić igły centralnie, tak wiecie, na całość gdzieś tam na pewno się nie da. No i po drugie mówię, on jest niestabilny, zaczyna się później jakby po jakimś czasie po prostu się rozwalać. I ja po prostu w momencie, kiedy zaczęłam prowadzić tą szkołę, bo ogólnie korzystałam powiedzmy z tych takich manekinów wystawowych, bo potrzebowałam ich tak naprawdę do właśnie takiego nakuwania, jakby tam drapowania i tak dalej, a do jakby konstrukcji to już kombinowałam na różny sposób, po prostu to się mierzyło na człowieka,
a ogólnie, że zajmowałam się tylko miarówką, to jakby nie za bardzo potrzebowałam takiego manekina. I w momencie, kiedy otworzyłam szkołę, to stwierdziłam, że no, musi być manekin, który nam naprawdę pomoże dużo w szyciu miarowym, w projektowaniu i modelowaniu. Tutaj właśnie mam manekin, to jest manekin rosyjski. Powiem tak, że jest jakby z tych manekinów jakby takiego gatunku jest najtańszy, przynajmniej to co ja znalazłam. Ale naprawdę nie jest jakby tani. Chodzi mi o to, że koszt takiego manekinu to jest ponad 1000 zł. Ale dlaczego warto go mieć? Chciałam Wam pokazać przede wszystkim to, że ten manekin już bardziej przypomina sylwetkę człowieka. Jest mocno wyprofilowany, tak? Mamy wyprofilowany biust. Mamy wyprofilowane obojczyki, tak? Słuchajcie, kobieta ma jednak wystające obojczyki. Nie ma tutaj, tak jak manekin wystawowy, linię prostą, tak? Tej linii prostej tu nie mamy. My mamy po prostu najpierw żebra, później biust, tak? Także ten moment tutaj też jest, nie jest taki równy, tak? Tylko tutaj jest ten dołek. Oprócz tego, powiedzmy tam w większości manekinów to pochylenie szyi, ale też jakby w każdym manekinie jest inne. Ten manekin, zobaczcie, posiada lekki brzuszek, tak jak kobieta ma, tak? Posiada biodra. Co jeszcze? Słuchajcie, on jest miękki, on jest taki, zobaczcie, ja go ściskam. On po prostu jest, przypomina nam ciało człowieka, tak? Że jakby pracując z takim manekinem, on już bardziej nam przypomina niż taki wystawowy, twardy manekin. Na nim, oprócz tego, że te wszystkie linie symetrii, linia piersi, linia talii, to wszystko nam jest bardzo potrzebne w momencie, kiedy coś próbujemy sobie wymodelować albo jakieś robimy przestrzenne modelowanie, tak? Dla nas te wszystkie osi to naprawdę są bardzo ważne w momencie, kiedy coś układamy, żeby później to przerysować, tak? To jest jedna rzecz. Minus, który ja zauważyłam w tym manekinie, to tylko jeden, że tutaj ten moment nie jest do końca, jakby człowiek tu ma takiego, jednak taki dołek, prawda, tutaj pod ręką, tutaj ten manekin jednak jest taki, powiedzmy, rozwinięty mięsień, tak, jakby nie ma tego, tutaj takiego dołka. Ale jakby naprawdę to nie jest aż takie straszne. Jest, na to musicie po prostu zwracać uwagę, że jeżeli będziecie oglądać gdzieś tam do kupienia manekin, musi Wam jak najbardziej przypominać sylwetkę człowieka. Tutaj tak samo jest delikatne wystające łopatki. To jest tutaj jakby to wgięcie. Także tu jakby ten manekin naprawdę mocno przypomina sylwetkę, można powiedzieć, powtarza. I wielki plus tego manekina w tym, że na tym manekinie można prasować. Jeżeli nie posiadacie prasulców, tak, bo prasulce to też jest jakaś tam wielka inwestycja, bo prasulec, powiedzmy, piersi, prasulec ramienia, prasulec gdzieś tam boku i tak dalej, to wszystko jakieś tam kształty, które powiedzmy też kosztują, prawda? To w tym przypadku ten manekin jest tak stworzony, że na nim spokojnie można prasować. Ściągamy go z tej nogi, układamy sobie tą naszą sukienkę, naszą zaszewkę tej naszego projektu i na tym prasujemy. Nic się z tym nie stanie, tak? Także nic się nie dzieje z tym manekinem. Szpilki wbijamy, słuchajcie, naprawdę to jest taka, nie wiem co to jest, gdzieś tam przypomina taką gąbkę. Wbija się po prostu, zaraz wezmę sobie szpilkę, to Wam pokażę.
w momencie, popatrzcie, szpilki nam się wbijają do samego końca. Nie ma tutaj w ogóle problemu z tym, tak? I w momencie, kiedy korzystamy cały czas z tego manekinu, nie ma tego, że on nam się kruszy i sypie. Na przykład tak jak ten, tak? To ten manekin, który tak postawiłam obok, to jest wystawowy manekin, jest ze styropianu, tak? I on jest w momencie, kiedy ja sobie cały czas z niego korzystam, później, o zobaczycie, na pewno tam widać na takie kulki jakby, tak? Zaczyna się w środku styropian z czasem nam się sypać. I ten manekin, ja już go mam naprawdę z 15 lat, on tak kłamie, 15 lat, 10. Około 10 lat i on już zaczyna mi się tutaj trochę sypać, ale powiedzmy, że w momencie, kiedy tam robię drapowanie, nakuwam go, to jeszcze daje radę, tak? Ale musicie pamiętać, że jakby nie musi być to od razu taka wielka inwestycja, ale to jeżeli chcecie zainwestować, to na pewno jak najbardziej, na przykład w takie manekin. Co do dobioru manekina. Słuchajcie, manekin, wiadomo, ciężko, bo człowiek jest naprawdę, jakby tą sylwetkę nie ma z takiego standardu, że tutaj na przykład tu jest rozmiar, powiedzmy, 40-42 i to ma być taka talia, takie biodra i takie biusty. Wiadomo, każdy z nas ma inną talię, inny biust i tak dalej. Co robimy? Przede wszystkim, jak będziecie sobie oglądać manekin, zmierzcie go szerokość, żeby Wam najbardziej pasowało tutaj jakby na szerokość Waszej klatki piersiowej, żeby tu Wam pasowało, żeby plecy Wam pasowały, tak? Żeby plecy były w przybliżeniu tak jak Wasze i wcale nie musi być w obwodzie, w biuście, bo biust możecie sobie, powiedzmy, na manekinie dorobić. W jaki sposób? Słuchajcie, sposób jest najprostszy. Ubieramy własny stanik, po prostu. Na manekina, ubieracie swój stanik, wypełniacie to i Wam powstaje manekin, który jest do Was podobny, tak? Najważniejsze to, żeby ta część, po prostu sama klatka piersiowa była podobna, a biust sobie zawsze można dorobić, tak? Tak samo z biodrami. Z biodrami możecie to zrobić. Ja powiem Wam tak, ja mam jakby dodatkowe, dostałam taki super prezent w ogóle. Ten manekin to przyjechał do mnie z Sankt Petersburgu razem z takimi nakładkami. To były, Wam od razu pokażę, na przykład. To są nakładki na biodra. Ja w momencie, kiedy powiedzmy, że moja kobieta, powiedzmy, że ma tutaj szerszą pupę, że ma te biodra takie, tak lepiej widać, tak? Ok. I ja wtedy po prostu sobie biorę szpilkami i to przypinam, tak? Później mierzę. Jeżeli mi wychodzi, że ok, no to ją zostawiam i w momencie na to ja po prostu nakładam sobie tą rzecz, którą będę mierzyć. Tak samo może być tutaj, prawda? Może być tak, że tu pupa mi bardziej wystaje, to też można w momencie sobie skorzystać. Albo tak przypinamy, albo tak przypinamy. Wszystko zależy od obwodów, jakie obwody nas interesują. Ja tak samo, powiem Wam, mam nakładki na piersi. One też wyglądają w ten sposób, tak? Ja po prostu sobie przypinam jakby tu i ta pierś, zobaczcie, od razu mi się powiększa, tak? Jak ja sobie to dopnę, to ta pierś jest jakby tutaj większa, tak? Także tutaj jakby w ten sposób możecie, to nie musi być właśnie 150 manekinów, tylko możecie po prostu w momencie, kiedy osoba ma większy biust, to po prostu sobie robicie ten biust na manekinie, tak? I w ten sposób pracujemy z manekinami. To, co mówiłam, jeżeli kupujecie takiej, to jest sztywny manekin, tak? To jest styropian. Pamiętajcie, nie kupujcie żadnych manekinów, które mają w środku plastik. Właśnie ze względu na to, że w momencie, kiedy będziecie sobie coś tam projektować lub gdzieś tam za szewkę trzeba zabrać, tak? Coś tam trzeba zrobić, no to tą igłę trzeba wbić, tak? I w momencie, kiedy ja, powiedzmy, że zobaczcie, ten manekin jest, ma ramiona, ma talię, biust jest bardzo malutki, tak? Ja po prostu muszę mu dorobić ten biust, ja sobie po prostu dokładam, sobie biorę szpilki, tak.
ja sobie, popatrzcie, ja sobie mierzę. No to jest, widzicie, to jest większa pierś, tak? A są tych piersi, tu mam trochę. O, tak? Ja sobie, zobaczcie, znowu jakby przykładając, no tak, tak, tak. O, ja sobie przypinam. I co ja robię? W momencie, kiedy muszę sobie posprawdzać, tak? Muszę sobie posprawdzać na przykład biust, bo w tej chwili mam taki biust, to muszę sobie sprawdzić znowu wysokość piersi i sobie patrzę, a 23 mam, tak? A na przykład klientka ma 26, no to ja muszę po prostu te piersi swoje przypiąć trochę niżej, tak? I sobie przypinam je tu. O. I sobie znowu sprawdzam. I sobie sprawdzam ciach. O, mam 20 w tej chwili 6. W każdym razie, słuchajcie, tutaj 24. No, ważne, to jest. Chodzi mi o bardziej przykład, aniż jakieś tam wyliczenie. W każdym razie w tym miejscu sprawdzamy. Później tak samo sprawdzamy, później sobie obwód. Czy to jest tyle, co myśmy chciały, czy trzeba jeszcze coś tam tutaj dołożyć, tak? Czy to spokojnie, słuchajcie, widzicie, to przypomina poduszki rygonowe, prawda? Normalna poduszka rygonowa. Tak samo, słuchajcie, ktoś ma, kobietę, większe ramię, tak? To też możecie sobie w ten sposób przypiąć, że to ramię jest większe, tak? Że tutaj, nie wiem, marynarka z jakimś takim, kobieta ma proste ramiona, szyjemy marynarkę, czy jakąś sukienkę, to też możemy to wszystko, słuchajcie, dołożyć. Tak samo możemy, pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, że na przykład do manekina, bo to jest wystawowy, tak jak mówię, ale z niego spokojnie możecie korzystać. Jedyne, tak jak mówię, minus wielki to jest tak, nie mamy, tak? Nie mamy tutaj, wszystko jest bardzo proste, linie i tak dalej. Szyja w miarę, popatrzcie, szyja jest akurat w miarę powtórzona, tak jak człowiek ma, tak? Ma to pochylenie do przodu, ma, ale ma bardzo takie proste ramiona i zobaczcie plecy. Plecy po prostu, jakby, łopatek nie ma raz, jest w miarę prosto, plus tutaj wiadomo, że nie mamy tutaj aż tak rozbudowanego, prawda? Zdarza się, ale ogólnie nie jest to jak u człowieka. Tu mamy jednak to takie wyrzeźbienie, bo tu idzie ręka, a tu jest taki lekki dołek, a ona po prostu jakby w stosunku do przodu ma szerokie plecy, tak? Ale jakby producentowi nie chodziło o manekin krawiecki do modelowania, tylko zwykły manekin wystawowy. Po prostu na to musi być założona rzecz, w miarę leżeć. Tak, jakby kto pracował w sklepie, to wie, że to później tak szpilkami się tam gdzieś dopina, przypina, żeby to ładnie wyglądało, tak? No, także tu tak wyglądają manekiny. I do tego manekinu na przykład jeszcze, słuchajcie, dochodzi, to jest coś takiego, to jest taka jakaś nie koszulka, tak? I ta koszulka właśnie służy po to, że jak ja sobie, powiedzmy, dopnę, tak bym pokażę, że tu powiedzmy, że musi być większy biust, tak. Ja sobie wymierzyłam, że biust mi odpowiada, wysokość mi odpowiada, szerokość między piersiami mi odpowiada, tak? Także wszystko jest w porządku i muszę z niego skorzystać. Po prostu na jakiś czas potrzebuję właśnie taką dziewczynę, która ma właśnie takie pomiary, takie piersi i tak dalej. To co ja robię, po prostu, słuchajcie, mogę sobie wziąć taką koszulkę, ubieram sobie, o, no właśnie, w ten sposób. I mam o taką właśnie panią, która już ma inne wymiary i będzie mi łatwiej po prostu na niej pracować, tak? Że te jakby poduszki spod spodu i nie będę je haczyć, tak? Linie są widoczne dalej,
No i tak po prostu dalej pracuję właśnie z tym manekinem. Na co jeszcze, słuchajcie, musicie zwrócić uwagę? Na to, że jeżeli będziecie sobie, powiedzmy, z czasem szyć też spodnie, tak? No to też fajnie by było, żeby manekin posiadał te nogi, tak? Żeby tak jak ten na przykład, o, ten manekin ma przynajmniej właśnie tą pupę, krocze, bo to chodzi o to, że słuchajcie, w momencie, kiedy ubieracie spodnie, chcecie sobie sprawdzić, jak one leżą, no to na tym manekinie już nic nie sprawdzę, tak? Na tym manekinie mogę sprawdzić sobie tylko sukienki i spódnicę, tak? Także spodnie żadne już tutaj nie założę, nic na tym manekinie już się nie ułożę. A na tym jak najbardziej. Także wydaje mi się to, co chciałam Wam o tych manekinach powiedzieć, powiedziałam. Jeżeli macie jakieś pytania, to słuchajcie, piszcie do nas. Naprawdę zawsze jesteśmy pomocni, zawsze odpowiadam na Wasze wszystkie pytania. Bardzo właśnie też proszę napisać, jeżeli ktoś ma taką informację, że w Polsce są takie manekiny, to jak najbardziej to też rozreklamujemy, bo powiem Wam, że ja po prostu musiałam sprowadzić, ze względu właśnie na szkołę, musiałam tego manekina sprowadzić i nic nie znalazłam tutaj po prostu w Polsce. Co jeszcze? Filmik na pewno będzie nagrany. Jeżeli ktoś tego nie obejrzał teraz, to później też można sobie obejrzeć. Filmik będzie na YouTubie i na Instagramie, także można sobie później też to jeszcze raz przejrzeć, to co tutaj Wam cały czas mówiłam. No i co? I zapraszam Was do nas, do szkoły, na zajęcie, bo oprócz takich zajęć stacjonarnych, które właśnie tu prowadzimy, też mamy kursy online, które też można sobie wykupić. W zależności co chcecie, czy konstrukcje sukienki, czy bluzki, czy spodnie, wszystkie takie kursy można sobie wykupić z dostępem na cały rok. Przez cały rok można sobie siedzieć i po prostu powoli konstruować, uczyć się, do nas później pisać. Wszystkie jakby takie pytania lub konsultacje online też są. Także jeszcze raz wszystkim dziękuję za to, że nas oglądaliście i do następnego w środę. W środę jak zawsze, tak myślę, że pomiędzy 17 a 18 zawsze wychodzimy z Wami tutaj na żywo. No i przede wszystkim piszcie nam, żeby my wiedzieli, jakie tematy Was interesują, tak? I ja wtedy będę Wam więcej opowiadała na konkretne jakieś tematy, które, nie wiem, akurat są dla Was najważniejsze. No i jeszcze raz do zobaczenia.